Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim i skrowym. Dzisiaj zupełnie inaczej, słuchajcie. Dzisiaj zacznę od tego, że mówi się zawsze, że ten, kto jeszcze nie spadł z konia, nie może się nazywać jeźdźcem. Dopiero ten, co pocałuje matkę ziemię, może powiedzieć, że jest jeźdźcem. I słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak może być. Nie zawsze wychodzi, nie zawsze jest fajnie. Czasami możemy się 100% starać i tak spadniemy. Więc zapraszam Was do oglądania. A witajcie moi drodzy. Jesteśmy na turnusie pierwszym i mamy przygotowania do odznaki. Chciałabym Wam zaprezentować teraz parkour trening Zosi. Żwawi Zosiu! Dodaj, dodaj, dodaj. I aktywniej. Tak, staraj się nadążać jak... No czego spadasz? Ej, o galop w zakręcie. Nie wpędzaj. Siedź, 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 siedź. O, powiem ci. Trzymaj, trzymaj. Ty fajnie, nie? Idealnie. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Domknij, domknij, domknij. Pierwszy raz! Daria, jeszcze podczas skrzydłania. No jeszcze z tej to nie spadłam. Pryd, pryd, nie mówisz, poczekaj na mnie, pryd, pryd. Poczekaj, otwórz, poczekaj, dobrze. Tak, nie popychaj, nie dociskaj. Nogę zmieniamy. Mięciutko, półparadka, odpuszczenie. Półparadka, odpuszczenie. Półparadka, odpuszczenie. Oj, 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 oj. Okserwo na... Nagrane! Filmów, które wydarzyły się w naszej stajni. To są upadki w naszej stadninie z naszych koni. Mimo, że jesteście się bardzo starali, to spadali. I słuchajcie, nie dajcie się wkręcić. Każdy spada. Nie mam, nie znam, nie widziałam jeźdźca, który by nigdy nie spadł z konia. Więc nie przejmujcie się, słuchajcie. Naprawdę nie przejmujcie się. Jak spadniecie, otrzepać się, wsiadać na konia, zacisnąć zęby, jechać dalej. Nie wnikajcie, nie myślcie za dużo, tylko cieszcie się chwilą, cieszcie się spędzaniem czasu z końmi, tym, że wszyscy się śmieją z Was, że spadliście z konia. Wy tak samo, śmiejcie się z tego i dalej trenujcie. Ja tymczasem żegnam się z Wami, mam nadzieję, że ta forma filmiku Wam się podobała. Pozdrawiam Was serdecznie.